Moi drodzy, chciałam wam tylko powiedzieć, dlaczego się dzisiaj spotykamy tutaj, dlaczego tutaj jesteśmy tak ubrani, a nie inaczej. Tu mamy piękną dekorację i dlaczego nad Niemnem i o co chodzi z tym narodowym czytaniem. Więc chciałam wam powiedzieć, że narodowe czytanie to jest taka akcja, gdzie wszyscy wspólnie czytają lektury klasyków polskich. Po raz pierwszy narodowe czytanie odbyło się w 2012 roku i cała Polska, cała Polonia czytała epopeję narodową Pana Tadeusza. W tym roku cała Polska i cała Polonia na całym świecie czyta lekturę nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Cała ta inicjatywa jest pod patronatem pary prezydenckiej. Chciałam wam teraz przeczytać list od pana prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Co roku podczas akcji Narodowe Czytanie wspólnie czytamy dzieła, które tworzą kanon polskiej literatury. Jednym z nim jest Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. Bo przecież jej autorka nie tylko maluje szeroką panoramę rodzinnych kresów, nie tylko przybliża folklor i szlacheckie zwyczaje, ale bardzo wyraźnie przywołuje też historię Rzeczpospolitej. A poprzez tematykę Powstania Styczniowego, którego 160-lecie obchodzimy w tym roku, doskonale oddaje przeżycia, emocje i dylematy ówczesnych Polaków. Dzięki temu obraz niepodległościowego zrywu, który w 1863 roku wybuchł przeciwko carskiemu zaborcy, na zawsze połączył się z tą książką, a sama powieść utrwaliła się w świadomości jako prawdziwa epopeja polskiego losu. Zapraszam państwa zatem do narodowego czytania Nad Niemnem. Spotkajmy się z rodzinami Bohaterowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami. Słuchajmy się ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek przy polskim stole. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła. Bogatą, nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu. I nie zapomnijmy o komizmie, o pełnych humoru dialogach i zabawnych sytuacjach. To również wielki walor tej powieści. Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła też namysł nad tym, w jaki sposób współcześnie odczytujemy naszą historię i jak o niej pamiętamy. I żeby zwłaszcza dzisiaj, w obliczu agresywnego rosyjskiego imperializmu, odwołując się do powstańczego czynu powieści Orzeszkowej, jeszcze bardziej umocniła przekonanie o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności. Niech więc nasze wspólne czytanie nad Niemnem, oprócz przyjemności, której z pewnością dostarczy, przyniesie także wiele pożytku. Jestem przekonany, że wszystko, co tu czyni z Narodowego Czytania 2023, kolejne pasjonujące spotkanie z klasyką polskiej literatury. Z wyrazami z szacunku i sympatii, Andrzej Duda. Chwilkę zaczniemy Narodowe Czytanie. Ja dwa słowa powiem o Eliza Orzeszkowa i jej właśnie powieść. Nad Niemnem to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Jak pani dyrektor powiedziała, to jest jednocześnie lektura dla drugiej klasy liceum. Powstała w latach 1886-7, a w formie książkowej ukazała się w 1888 roku. Bardzo trudna data do zapamiętania. Więc ona ze względu na piękne, barwne opisy, wyrazistych bohaterów, odwołania historyczne, dzieło to porównywane jest
No nie wiem, czy zgadniecie do tego największego polskiego dzieła, epopei narodowej. Podpowiedzcie mi, co to może być? O, bardzo dobrze. Oczywiście Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. I to wam więcej powiem, że nominowana była w 1905 roku do Literackiej Nagrody Nobla. Teraz nad Niemnem cieszyło się i cieszy popularnością i uznaniem kilku pokoleń Polaków. Było też wiele pięknych wydań, mamy nad Niemnem, ale też było sfilmowane przed wojną. Jednakże ten nie zachował się, ten film w czasie przedwojennym. Ekranizację ukończono w 1939 roku. W czasie II wojny światowej zaginął ten film. Jednakże po prostu nowy film został nakręcony i nawet teraz widziałam w TVP1, jest w odcinkach, sprawdźcie, właśnie nad Niemnem. Po prostu podejmuje tematykę bardzo ważną dla nas, bo tematykę przede wszystkim patriotyczną, bo rzecz dzieje się w czasie po powstaniu styczniowym. Toż w tym roku, właśnie 2023, obchodzimy 160. rocznicę tego powstania. Powstanie to powraca we wspomnieniach głównych bohaterów jako ważny czyn w ostatecznym odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku. To książka więc jest bardzo patriotyczna, nastrojowa, ukazująca piękno polskiej przyrody, krajobrazy. I teraz, jak już wiemy tyle, to w tym roku Narodowe Czytanie właśnie jest, tak jak pani dyrektor powiedziała, i tutaj mamy, jest to nad Niemnem. W ubiegłym roku, roku romantyzmu polskiego, był czytany Adam Mickiewicz i jego ballady i romanse. Także wiele różnych innych pięknych polskich, tych arcydzieł polskiej literatury było czytanych już. Teraz już po prostu idziemy za ciosem do pięknego czytania w naszej szkole. To jeszcze chcę podkreślić, bo czytanie to właśnie w szkołach polskich jeszcze tego nie było i w naszej szkole jest po raz pierwszy wśród szkół polskich w Chicago. A więc ogłaszam czytanie za rozpoczęte i zaczynajmy czytać i tak od klasy siódmej po kolei, ósma i całe liceum. Na początek zapraszam klasę siódmą wraz z wychowawczynią, panią Beatą Annoreno. Benedykt Korczyński należał do niewielkiej w jego pokoleniu liczby ludzi, którzy odbyli wyższe naukowe studia. Zawdzięczał to czasom, których upłynęła młodość jego ojca, tym czasom, które światła swe i złoty otrzymywały od wielkiego i szeroko promieniejącego ogniska. Ogniskiem tym w samym sercu prowincji roznieconym była Akademia Wileńska, a Stanisław Korczyński, syn napoleońskiego legionisty, był przez czas jakiś jej wychowańcem. To zapewne, a może także rodowe skłonności, które nie zawsze, ale często jak krynica w łono ziemi, w grunt wielu pokoleń wnikają, uchroniły go od zarazków unoszących się zwykle nad stojącymi wodami. Dumam, że waszmościowie uprzejmie pochwalicie, a przyszły Sejm sprawiedliwie zatwierdzi dekret,
który zaraz chcę tu ogłosić. Tu z prawicą wyciągniętą nad zdumiałym ludem król donośnym głosem wypowiedział. Oto ten ród, idący od człowieka z kondycji pospolitego urodzenia, idzie w porównanie ze szlachtą rodowitą, krajową i wszystkich praw, stanowi rycerskiemu odpowiednik. Odtąd aż do wygaśnięcia swego używać ma i takowe wykonywać. Nobilituję was i nakazuję, abyście nosili nazwisko Bohaterowiczów, a pieczętowali się klejnotem pomian, który jest żubrzą głową na żółtym polu osadzoną. Jako pierwszy rodziciel wasz pokonał żubra i z odwiecznego jego siedliska uczynił to wdzięczne i obfitością ciekące pole. Działo się to w roku na tym pomniku wypisanym 1549. Na zachodzie nad borem gasły pozostawione przez słońce pasy świetliste. Zmrok sunący od wschodu zwolna obejmował całe sklepienie, na którym tu i ówdzie zabłysły nikłe gwiazdy. W zmroku naprzeciw umilkłego Anselma widać było dwoje ludzi siedzących blisko siebie, pomiędzy cienkimi sosnami na pniu obalonego drzewa. Kobieta opuściła ręce na kolana, mężczyzna twarz oparł na dłoni. Słuchali jeszcze, czekali. Po chwili też człowiek na kamieniu siedzący ozwał się znowu. Taka jest historia fundatorów naszych, taki nasz tutaj zaczątek i oto dla jakiej przyczyny my na tej ziemi siedzimy. W Korczyńskim dworze na rozległym trawniku dziedzińca rosły wysokie i grube jawory, otoczone niższą od nich gęstwiną koralowych bzów, akacji, bulderzęczów i jeszcze niższą jaśminów, spirei i krzaczastych róż. Dookoła starych, kiedyś kosztownych sztachet, topole, kasztany i lipy, ścianą gęstej zieloności zakrywały drewniane gospodarskie budynki. U zbiegu dwóch dróg, okalających trawnik i rosnące wśród niego potężne grupy drzew i krzewów, stał dom drewniany, także niepobielony, niski, ozdobiony wijącymi się po jego ścianach powojami, z wielkim gankiem i długim rzędem okien, mających kształt nieco gotycki. Na ganku pomiędzy oleandrowymi drzewami, rosnącymi w drewnianych wazonach, stały żelazne kanapy, krzesła i stoliki. Naprzeciw gospodarskich zabudowań wznosiła się nad sztachetami gęsta zieloność starego, znać bo w aleje z grubych drzew wysadzanego ogrodu. Dalej widać było u jego skrańców ogrodu przeświecający przez zieloność ów wysoki, w słońcu złocisty brzeg Niemna, a z niektórych punktów dziedzińca widzialną była i sama rzeka, szeroka w tym miejscu, okrągłym łukiem, skręcająca się za bór ciemny. Poślij drogą sunącą białym szlakiem bez pobiałego kobierca pól. Niebo było białe od odkrywających je obłoków. Pod nim leciały stada jaskółek i cienięcie kołysały się jaszczębie. W powietrzu panowała chłodna, smutna, łagodna cisza i ziemi. Z tych sieni dwoje drzwi na oścież rozwartych wiodło z jednej strony do obszernej sali jadalnej, z drugiej do wielkiego o czterech oknach salonu. Oba te pokoje dostatecznie zapełniały sprzęty, które jak z kształtu i gatunku ich wnosić było można, kupionymi były przed 20 przeszło laty i kosztowały wiele. Teraz przecież ukazywały się na nie tu i ówdzie, nie w prawą ręką wiejskiego rzemieślnika, dokonane sklejenia i naprawy, a drogą materię, która niegdyś okrywać je musiała, zastąpiła zupełnie tania i pospolita. Pod ciemną kolumną kilku splecionek ze sobą jodów, słupem padającego od nich cienia, okryty, wznosił się niewysoki pagórek,
kształt pobłogowaty i łagodnie stoki mające, niby wał, niby kurwa. Widocznie kiedyś rękami ludzkimi, usypany jak cała ta polana niską. Nierówne kępy pogarbioną trawą obrosły. Jan w milczeniu pagorek tej Justyny ukazał. Ona też, milcząc, skinęła głową. Wiedziała, że to zborowa mogiła. Ilu? Z cicha zapytała. 40, odpowiedział. Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca. Radość i upojenie tryskały znad pól porosłych zielonym zbożem. Radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami, pokrywających je bukietami iglastych i liściastych drzew. Z jednej strony widnokręgu wznosiły się niewielkie wzgórza z ciemnymi na nich borami i gajami. Z drugiej wysoki brzeg Niemna, piaszczystą ścianą wyrastającą z zieloności ziemi, a koroną ciemnego boru oderżnięty od błękitnego nieba, ogromnym półkolem obejmował równinę, rozległą i gładką, z której gdzieniegdzie tylko wyrastały dzikie, pękate grusze, stare krzywe wierzby i samotne topole. Dnia tego w słońcu ta piaszczysta ściana miała pozór półobręczy złotej, przepasanej jak purpurową wstęgą, tkwiącą w niej czarną czerwonego marmuru. Na tym świetnym tle, w zmieszanych z dala zarysach, rozpoznać można było dwór obszerny i w niewielkiego od niej odległości, na jednej z nim linii, rozciągnięty szereg kilkudziesięciu dworków małych. Był to wraz z brzegiem rzeki, zginający się nieco w półkole, sznur siedlisk ludzkich, większych i mniejszych, wychylających ciemne swe profile z większych i mniejszych ogrodów. Nad niektórymi dachami w powietrzu czystym i spokojnym wzbijały się proste i trochę tylko skłębione nici dymów. Niektóre okna świeciły od słońca jak wielkie iskry. Kilka z trzech nowych mieszało złocistość słomy z błękitem nieba i zielonością drzew. Podłogi były tam woskowane i błyszczące, niskie sufity i czyste drzwi staroświeckie, ciężkie, z błyszczącymi brązowymi klamkami, dywany duże i spłowiałe. W rogu salonu piękny fortepian, u okien z smakiem ustawione grupy zielonych roślin. Widać było wyraźnie, że od lat 20 nic tu się nie przybyło. Ale nic nie ubyło, a to, co brudził, łamał i rozdzierał czas, ktoś ciągle oczyszczał, szywał i naprawiał. W przyległym wielkiemu salonowi pokoju, którego okno, jak i okna salonu, wychodziło na płynący z zarzędu starych plonów Niemen, znajdowało się towarzystwo złożone z czterech osób. Pokój ten miał podłogę gabinetu wykwintnej kobiety. Wszystko tu było miękkie, ozdobne i wbrew temu, co działo się w innych częściach domu, dość jeszcze nowe. Sześciu synów i sześć córek urodziło się im i wyhodowało nad brzegiem tej wody, w cienistościach tej puszczy, pod okiem jednego Boga. Jeden z tych synów pojął sobie żonę u rybaków, drugi ją wybrał pomiędzy sokolnikami, trzeciemu przeznaczenie dało bojarkę, czwartemu błogowniczkę, piątemu pszczelarkę, a szósty handlując rybami, do którego łapanie wielką miał ochotę, przywiózł sobie to zgodną towarzyszkę aż z miasta Grodna, który podtenczas dla przyczyny mnóstwa rosnących tam ogrodów, po rosyjsku porodnym zwaną. 80 lat, albo może i więcej, przeminęło od tego dnia, kiedy Jan i Cecylia pierwszy raz na tej ziemi nogi swoje postawili. Aż jednego razu znaleźli się tacy ludzie, którzy samemu królowi donieśli, jakie to dziwy dzieją się gdzieś dziś, w kraju litewskim, najgęstszej puszczy nad samym brzegiem Niemna. Panował podtenczas ostatni Jagiellon, dwoma imionami, Zygmunt i August nazywany. Zapalczywy był on myśliwiec i właśnie w tej porze, kiedy mu to doniesienie zrobione było, bawił się polowaniem w swoich knyszlickich lasach. Zmiarkował zaraz, że oknyszna do tego miejsca, o której jemu rozpowiadali ludzie. Droga była nie bardzo daleka.
łowczym na apel zatrąbić. A panom jechać za sobą rozkazał i puścił się w drogę. Jechał i jechał, jechał i jechał. A panowie za największym z panów jechali, aż raptem zobaczyli, jakoby koniec puszczy. Był to grobowiec bardzo prosty i ubogi, ale takiego kształtu i w taki sposób przezdobiony, żeby móc podobny mu zobaczyć, trzeba by cofnąć się wstecz o kilka wieków. Składał się on z sześciokątnego, grubego u podstaw, a zwiążającego się puszczytowi krzyża, na którego czerwonym tle bielała postać Chrystusa, a którego boki okryte były różnobarwnymi godłami i figurami. Były tam białym pokostem powleczone i ściśle do krzyża przylegające trupie głowy i różne narzędzia Chrystusowej męki, płaskie po piersie Marii, z kłującymi w nim siedmiu pozłacanymi niegdyś i w kształt miecza, wyrzeźbionymi strzałami, sparte na rękach i w zamyśleniu na postawach drzewa lub liny siedzące wypukłe figury świętych. Cudości tych figur ze szkieletowej długości ich członków, z okaleczeń, którymi czas zatarł rysy ich twarzy, poznać można było smak i robotę odległych czasów. Krzyż był tak spróchniały, że rychłym upadkiem groził, ale rozpięta na nim postać Chrystusa i boki jego okrywające figurę, przez czas okaleczone ze spławymi barwami i pozłotami, zachowywały niezmącenie główne zarysy swe i cechy. Osłaniał je i od zupełnego zniszczenia chronił rozpięty u szczytu gontowy taszek. Na szerokiej postawie krzyża bielał wyraźny jeszcze, choć miejscami zacierający się już napis: Jan i Cecilia, rok 1549, Memento Mori. Dzień był znowu świąteczny i pogodny, ale rozległa się równina, z jednej strony w lesie lesiste pagórki, a z drugiej półkoliste koryto Niemna ujęta. Wcale inną miała postać, niżeli w świetne, skwarne, mozolne i dni upłynionego już lata. Miała wcale inną postać, bo było to święto wesołe i rześkie jeszcze. Zebrane plony bogate, lecz już niby u wrót rozpoczynającej się jesieni stojące. Słońce zaszło już przed kwadransem i tylko nad zaniemeńskim borem pozostawiło szeroki pas jaskrawy, który dachy i szczyty drzew korczyńskiego dworu oblewał do pożoki podobnym czerwonym światłem. Tam, gdzie dziedziniec folwaczny szeroko otwierał się na Niemen, pomiędzy jednym z czworaków a stajnią na tle czerwonych, zarzecznych obłoków, postać pana Benedykta rysowała się na kształt czarnej sylwetki, wysokiej, ciężkiej, wąsatej, której rysy znikały w oddaleniu, ale ramiona dokonywały gwałtownych gestów i długie wąsy szamotały się u piersi. Było to w starych czasach, w 100 lat albo jeszcze mniej, jak litewski naród przyjął świętą chrześcijańską wiarę, kiedy w te strony przyszła para ludzi. Niewiadomego oni byli nazwiska, niewiadomej kondycji i to tylko można było poznać ich z mówienia i z ubioru, że przyszli z Polszczy. Dla jakiej przyczyny porzucili oni swój kraj rodzony i aż tu przywędrowali? Zarówno niewiadomo było. Kiedy spotykający ich podczas wędrówki ludzie pytali o nazwisko, odpowiadali, że w chrzcie świętym nadano im imiona Jan i Cecylia. A kiedy ktokolwiek chciał wiedzieć, dokąd i dla jakiej przyczyny wędrują, mówili: szukamy puszczy. Narzędzia do wszelakich robót i myślistw przynieśli ze sobą, albo różnym sposobem zrobili sobie dobre i mocne. Las dawał dzikie jabłka, orzechy, jagody i grzyby. Do rzeki po napój przybiegały jelenie, daniele i sarny, które ze stąd wielkich łatwo ubijać było. U góry żył lud wiewiórek, a u dołu w gęstwinach skrywała się mnogość zajęcy, łasic i kun. W wodach mieszkały wydry i bobry domy sobie budowały. Wszelako tam bywało
ciężko i mile, straszno i bezpiecznie. To tylko jest pewne, że nacierpieli się oni nadmiar głodu, chłodu, strachu i zastępu najęli się do sytości. Więcej niżli stuletnie te starcy szli same przez się, niczyjej pomoc nie potrzebując, w śnieżystych płótniach, w sukniach, by dwa białe gołębie, jedno przy drugim. On opierał się na toporze, w długim kiju oprawionym. Ona zwisła włosy, po pas rozpuściwszy, głaskała biegnącą przy niej sarenkę. Kiedy już wobec króla stanęli, wszyscy zdumieli się, bo król kołpak swój zdjąwszy z głowy, powiał nim przed starcami tak nisko, że aż z brylantowego pióra spłynęły się gwiazdy. Kto ty, starcze? Zapytał Jana. Odkąd przyszedłeś? Jak zowiesz się i z jakiej kondycji pochodzisz? Starzec, jak przystało, pokłoniwszy się królowi, śmiele odpowiedział. Przyszedłem tu od stron onych, którymi przepływa Wisła. Nazwisko swoje oznajmę tylko jednemu Bogu, kiedy przed świętym sądem jego stanę. A kondycja moja niska była, poką do puszczy tej nie zaszedłem, gdzie wszystkie stworzenia są zarówno dziećmi powszechnej Matki Ziemi. Z gminu pochodzę i z pospolitankiem na ten świat przybyłem. Ale oto ta pani i małżonka moja z wysokiemu domu stąpiła, aby moje wygańcze życie podzielać. Justyna bocznymi drzwiami wybiegła z domu i brzegiem warzywnych ogrodów szła w kierunku pola. Wkrótce też znalazła się na ścieżce kręto biegnącej pomiędzy zbożem i mającej pozór wąskiego korytarzyka, którego ściany tworzyło żyto wąskie, gęste, jeszcze zielone, ale już w bujne kłosy wypływające i szeferowymi cętkami pławatku wysiane. Było coś tajemniczego i pociągającego w tej ścieżce utopionej na dnie kłosistego morza, która zaczynając się u stóp zabudowań dworskich biegła w głąb równiny, biała i twardo udeptana. Wydłużając się, to skracając, zwracała się ona w różne kierunki. Zdawało się nieraz, że już kończy się i urywa. Aż za zawrotem albo za zieloną miedzą ukrywała się znowu wabiąc i wiodąc, nie wiedzieć dokąd. Nikt wiedzieć jej nie mógł, oprócz tego, kto nią szedł. A ten, kto nią szedł, nie widział także nic oprócz gęstwiny łodyg i kłosów dookoła siebie, a nad sobą błękitnej kopuły nieba. Była to niska puszcza, u szczytu swych samotna i cicha, a w dole wrząca życiem niewidzialnym, które ją napełniało mnóstwem szelestów, ćwierkań, fruwań, brzęczeń, świergotów zlewających się w nieustanny, przy samej ziemi kipiący szmer. Na koniec chciałabym wam przeczytać fragment, kiedy Jan Bohaterowicz wspomina, jak miał 7 lat i jak żegnał się ze swoim ojcem, ze swoim wujkiem i innymi mieszkańcami wioski, jak szli do powstania styczniowego. Dla mojej pamięci to miejsce jest bardzo ważne, bo ja tu z tego pagórka ostatni raz ojca swego widziałem. Stąd nie ma na nie widać, zaczął. Ale my wtedy z tego pagórka 2 godziny, albo może 3, patrzyli na rzekę, którą przypływały czółna i łodzie z jednej strony i z drugiej ludzie przywożąc. Od brzegu do brzegu zaś szedł i powracał promek na łodziach nieduży. Wszyscy przez te piaski przeszli, przejechali i już ich widać nie było. Wieczór zrobił się majowy. Jak dziś pamiętam, że księżyc dobrze już posunął się do środka i tkwił nad samymi piaskami. Cichość panowała na rzece, na brzegach, tylko w Boże słowik śpiewał. W ten czas ojciec pocałował matkę, coś jej poszeptał, a potem mnie z ziemi na rękach swych podniósł
i całować zaczął. Przudy nigdy mnie tak nie całował, bo człowiekiem był więcej pochmurnym, niżeli wesołym i częściej milczącym w zamyśleniu pogrążał się, niż okazywał to, co miał w sobie. Całkiem inaczej jak stryj Anzel, który wesoły był, gadatliwy i cały na wierzchu. Podobno też za tę pochmurność i za te utapianie się w myślach tak nadmiar ojca mego polubił pan Andrzej. Ale w ten czas ojciec dziecko swe żegnające w zamkniętości swej nie wytrzymał. Cisnął mnie do siebie tak mocno, że aż bolało. I mało nie tysiąc razy mnie pocałował. W tej samej minucie pan Andrzej żegnał się ze swoją żoną i ze swoim synkiem. Stała też tam panna Marta, która w tę porę młoda jeszcze była. I kiedy troszkę w przódy stryja żegnała, święcony medalki jakiś na szyi mu powiesiła. Stało się i więcej ludzi, różnych ze dworu i z okolicy, może wszystkich osób ze 20. Nikt tam bardzo głośno nie mówił, ale wszyscy rozmawiali i zrobił się z tego taki gwar, jak kiedy wiele razy roił w pszczół brzęczy. Do tego dwa konie osiodłane i pod pagórkiem tym stojące z niecierpliwością pyrchały kopytami piasę drzebiąc. Kiedy mnie ojciec całować przestał i z rąk na ziemię wypuścił tego momentu, już nie pamiętam. To tylko pamiętam, że zobaczyłem go jeszcze, jak obok pana Andrzeja przez te piaski jechał. Widać bardzo płakałem i za łzami w przódy zobaczyć go nie mogłem, bo w ten czas dopiero zobaczyłem, kiedy już znajdował się na połowie drogi pomiędzy pagórkami a borem. Księżyc tkwił wprost nad piaskami, a w jego światłości ojciec i pan Andrzej jeden przy drugim na koniach w równej piękności jechali. Jechali oni bardzo prędko, ani bardzo powoli. Czapki jak ich karmazynowym kolorem świeciły, a na koniec pod nimi podnosiły się równo, równo jak przy muzyce. Nie obejrzawszy się ani razu, piaski na ukaz tędy przejechali i tam. Widzi pani to miejsce, gdzie jodły pomieszają się z sosnami? Tam, w tym miejscu z oczu naszych zniknęli. Słowik w Boże śpiewał. I wszystkim czytającym, zobaczcie, jak pięknie potrafimy czytać. Szczególnie wy uczniowie. Dziękuję wszystkim. To znaczy, jesteśmy, powinniśmy być. Nie mamy się czego wstydzić. Możemy być tylko dumni z naszej bohaterskiej, wspaniałej historii. Bóg, honor, ojczyzna, niech będą zawsze z nami. Gdyby nie było powstań, nie słuchajcie tego, co inni mówią, że one były niepotrzebne. Gdyby nie było powstań i ofiary, krwi nawet, ale i pracy, to nie byłoby wolnej Polski w 1918 roku. Pamiętacie, kiedy dokładnie się odrodziła? Dokładnie, w listopadzie, ale którego? Taka ważna data. No, śmiało. Tak jest, 11 listopada 1918 roku. 3-4 pokolenia ludzi na to pracowały i doczekaliśmy się. I mamy teraz piękną, wolną ojczyznę, którą trzeba cenić tam za oceanem. Jest nas tam 40 tysięcy milionów. Tutaj mamy 20 Polaków rozsianych po całym świecie. Razem jesteśmy dużym, silnym, wspaniałym narodem. Około 60 milionów nas jest. Mamy tutaj wystawę, małą, taką mini wystawę, Eliza Orzeszkowa, jej życie i twórczość, oraz Artur Grotger, malarz powstania styczniowego. Wychodząc, zerknijcie, jakie obrazy przejmujące on tworzył i zapamiętajcie. Zapamiętajcie ten dzisiejszy dzień. To nasze pierwsze narodowe czytanie, które pani dyrektor... Pani Angelika, zapraszamy tutaj do grona. Tak, jest pani prezes zarządu szkoły, która razem z panią dyrektor...
Bardzo dziękuję pani Wiktorii, która przejęła przewodnictwo nad tą inicjatywą, ale wracając jeszcze do lektur i do naszej klasyki. Kochani, zwłaszcza zwracam się tutaj do klas licealnych. Klasyka nie jest łatwa, jeśli się czyta, zwłaszcza dla was, bo jest pisana językiem epoki. W trzeciej klasie liceum macie maturę, wspólnie ze swoimi nauczycielami czytacie, przerabiacie te lektury. Ale zawsze to powtarzam i powtarzają to wasi nauczyciele, żeby wam ułatwić, żebyście widzieli, jak wyglądały stroje w danej epoce, żeby wam było łatwiej, zachęcamy was do oglądania klasyki polskiej. Jak najbardziej czytać, super. Ale wiem, że jest wam ciężko, ale nie rezygnujcie z zupełności z tej klasyki polskiej. Oglądajcie, teraz większość klasyków już jest nagrywana, więc już są filmy. Mamy tutaj swoją wideotekę w szkole, więc jeśli by ktoś miał ochotę obejrzeć sobie, czy właśnie Nad Niemnem, czy Pana Tadeusza, Noce i Dnie, całą trylogię mamy, Potop, Ogniem i Mieczem. Słuchajcie, zachęcam was, zwłaszcza klasy maturalne, bo bardzo, ale to bardzo wam to ułatwi zdawanie matury. I tak samo jeśli chodzi o syzyfowe prace, to wszystko jest filmowane, możecie to obejrzeć i wtedy wydaje mi się, że tak będziecie bliżej troszeczkę tej epoki, będziecie bardziej mogli sobie wyobrazić. Nie bez powodu tutaj pan Józek przytachał telewizor i włączyliśmy wam, co prawda wyciszone, ale to są, idzie film Nad Niemnem, żebyście zobaczyli, że te nasze elementy stroju nie biorą się znikąd, tylko właśnie z tej epoki. Także bardzo was zachęcam, bardzo wam to ułatwi uczenie się. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wam, dziękuję nauczycielom, dziękuję rodzicom, którzy się zaangażowali w to nasze wspólne czytanie i mam nadzieję, że to nie będzie nasz ostatni raz.